chwalony Jezus Chrystus. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, kochani niesłyszący. Dzisiaj mamy już następną naukę o głównych prawdach naszej wiary. Dzisiaj będzie piąta prawda naszej wiary, która nazywa się dusza ludzka nie umiera. To jest bardzo ważne i ciekawe. Człowiek ma ciało i duszę. Nasze ciało widzimy. Głowę, ręce, oczy, nogi widzimy. Duszy naszej nie widzimy, ale jest w nas. Każdy człowiek ma duszę, która nie umiera. Skąd to wiemy? Wiemy to od Pana Boga, od Pana Jezusa, który w Ewangelii mówił, tłumaczył apostołom, ludziom, którzy Go słuchali, że trzeba opiekować się swoją duszą. Pan Jezus powiedział, co z tego, że człowiek może mieć dużo bogactwa, może mieć dużo pieniędzy, dużo domów, jeździć po całym świecie, być bardzo, bardzo znanym człowiekiem na całym świecie, jeśli swoją duszę by stracił. Zobaczcie, to jest bardzo ważne. Dusza ludzka jest nam dana od Pana Boga. I tak samo jak opiekujemy się naszym ciałem, myjemy, jemy, jak jest chore, to idziemy do lekarza. Tak samo trzeba nam opiekować się duszą naszą. To, co jest bardzo niebezpieczne dla naszej duszy, to grzech. Dlatego trzeba pilnować, aby nigdy nie zostawiać długo grzechu w sercu. Jeśli jest, szybko do spowiedzi trzeba iść. Mamy duszę, bo potrafimy kochać, potrafimy myśleć, możemy być mądrymi ludźmi. To są znaki, że człowiek ma duszę. Dusza jest nam dana od Pana Boga. Czytamy w Piśmie Świętym, że człowiek, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. To znaczy, że człowiek otrzymał od Boga duszę, która może kochać, może myśleć, może tworzyć różne ciekawe sprawy i rzeczy na tym świecie. Ważne, po naszej śmierci ciało jest położone do grobu, ale nasza dusza idzie do Pana Boga, do nieba, przed Pana Boga. Dusza nie umiera.
zawsze żyje. I to jest ważne, bo albo nasza dusza będzie w niebie pięknie, albo nasza dusza może w piekło. Dusza mówi nam o człowieku. Każdy z nas jest człowiekiem, bo ma duszę. Trudna to dzisiejsza nauka, ale ważne, abyście pamiętali, aby opiekować się duszą naszą. Przez modlitwę, przez spowiedź, przez mszę świętą, częstą komunię świętą, przez dobre i piękne życie. Teraz pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na koniec, jeszcze przed spaniem, zróbcie rachunek sumienia, przeproście Boga za grzechy, podziękujcie za wszelkie dobro, które otrzymujemy od Pana Boga. I proście o błogosławieństwo Boże na następny dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.